Spis jest dla nas wszystkich ważny, dlatego że te wszystkie dane, które uzyskujemy ze spisu powszechnego, czyli na przykład wiek, liczbę gospodarstw domowych, czy liczbę osób, które mieszkają w tym gospodarstwie domowym, jakie mają wykształcenie te osoby, czy prowadzą działalność gospodarczą, jaki nawet też mają metraż swoich powierzchni mieszkalnych. To wszystko służy potem do tego, żeby odpowiadać tutaj na nasze potrzeby, na naszym tutaj rynku lokalnym, oczywiście również i centralnym, bo to się przekłada potem na uzyskiwanie subwencji oświatowych, pomocy społecznej, czy nawet tak jak to jest zapisane w ustawie przy wyborach do Parlamentu Europejskiego. Spis powszechny będzie przebiegał w kilku metodach, czyli samo spisu można dokonać internetowo, czyli w swoim domu można sobie usiąść, zalogować się do aplikacji odpowiedniej i samemu się spisać. Jeżeli się tego nie będzie potrafiło, to zapraszamy wtedy do Urzędu Miasta Opola. Mamy takie dwa miejsca, gdzie można zrobić taki samospis. Jest to Wydział Spraw Obywatelskich na Placu Wolności w pokoju numer 9. Codziennie można tam przyjść od godziny 8 do godziny 15 i się spisać przy pomocy naszych urzędników. W Urzędzie Miasta Opola w ratuszu, również w Biurze Obsługi Obywatela, również można dokonać tego samospisu przy pomocy naszego urzędnika. I mamy też takie jedno trzecie miejsce w Centrum Aktywizacji Społecznej dla naszych seniorów. Uruchomiliśmy, to jest dwa dni w tygodniu, czyli wtorek i czwartek od godziny 11 do 15. Również nasi seniorzy mogą tam przyjść i też dokonać samospisu. Mogą się również osoby spisać poprzez infolinię telefoniczną, czyli jeżeli nie wyjdzie im samospis taki internetowy w domu, czy nie będą mogli dotrzeć do nas, do Urzędu Miasta Opola, to wtedy mogą skorzystać z infolinii. Ten numer telefonu jest podany na stronach GUS-u i też można zadzwonić i się spisać. A jeżeli tutaj to też nie pomoże, to wtedy do tych osób albo z tymi osobami skontaktuje się rachmistrz spisowy i telefonicznie spisze daną osobę bądź bezpośrednio. Nie ma kompletu rachmistrzów. Mieliśmy 55 rachmistrzów, zrezygnowało 3 osoby. Musimy zrobić nabór uzupełniający i w tym momencie trwa nabór uzupełniający. Zgłosiło się już 4 osoby z tego, co widziałem, więc czekamy na zakończenie tego naboru uzupełniającego i wtedy dobierzemy kolejne osoby do tego, by być rachmistrzem spisowym.